Hejka kochane myszki, witamy w kolejnym odcinku u nas na kanale, bo jest nazwę Familiada. Słuchajcie, dawno u nas nie było czego? Artykułów. A wiemy, że wam się bardzo podobała ta seria, więc dzisiaj wracamy do was z kolejnym o tytule Weronika jako szefowa zespołu nam opowie jak poderwać chłopaka. To jest artykuł ze strony kobiecystyl.pl i tam jest jakieś 25 sposobów, wybierzemy najciekawsze i będziemy je omawiać. Najciekawsze? Kontakt z nowo poznanym chłopakiem budzi w niektórych paniach niepokój oraz nutkę niepewności i stresu. Tak, boję się mężczyzn ogólnie, więc zazwyczaj się stresuję jak z jakimś nowym rozmawiam. Zachowaj luz, uśmiechnij się i do boju. W sposób pierwszy, pożyczyć mu przybory szkolne, notatki lub inny przedmiot. Kiedy zapomni oddać, masz pretekst do rozpoczęcia rozmowy. Zakładamy, że mamy 15 lat. Right. No wiesz co, ja myślę, że to może być nawet dobry sposób, żeby zacząć rozmowę, kontakt. Docenić go. To jest bardzo ciekawe, że się tutaj znalazło. Myślałem, że będą same takie śmieszne pomysły. Zauważ, jeśli zmienił fryzurę, faceci kochają komplementy, jednak nie przesadzaj ze słodzeniem, bo to wyczuje. W subtelny sposób zakomunikuj chłopakowi, że widzisz jego pozytywną zmianę. Ja myślę, że to jest bardzo fajny sposób, żeby docenić nie tylko faceta, ale kogokolwiek w jakiejkolwiek relacji. Docenienie jest bardzo fajnym sposobem na poderwanie mężczyzny, na utrzymanie jakiejś relacji. Relacji też. I absolutnie nie bójcie się komplementować ludzi. Ja w ogóle mam tak, że jak na przykład mi się na ulicy ktoś spodoba, że fajnie wygląda czy coś, to ja podchodzę i mówię. I to jest bardzo fajne, bo możesz zrobić komuś dzień totalnie. Jak na przykład ktoś by do mnie podszedł i by mi powiedział, ej, ale masz super buty, to bym się bardzo ucieszyła. Czysty komplement, bez żadnego podtekstu, bez niczego i to jest naprawdę bardzo fajne. Bardzo fajnie. Polub czy skomentuj jego zdjęcie. Zgadzamy się z tym? Nie. Mi się wydaje, że mężczyźni, chociaż kobiety może też, się w jakimś lajku doszukują jakiegoś takiego podtekstu, że to jest właśnie jakieś takie romantyczne, jak ktoś polubił twoje zdjęcie. Ja na przykład lajkuję bardzo dużo różnych zdjęć i żadnej z tych osób nie chcę poderwać. No tylko tutaj jest napisane polub lub skomentuj, nie? Komentujesz też nie byle komu i nie zależy w jaki sposób skomentujesz. Warto skomentować zdjęcie w ciekawy sposób, wtedy zwiększasz swoją szansę, że chłopak się do ciebie odezwie w wiadomości prywatnej lub będzie kontynuował wymianę zdań bezpośrednio pod fotografią. W sumie? Niejednokrotnie ja tak w życiu zrobiłem, że po prostu skomentowałem jak chciałem po prostu zainicjować jakiś kontakt, niekoniecznie nawet relację, prawda? Zgadzam się z tobą w tym, że like może totalnie nic nie dać. Ja lajkuję czasem makijaże również, jak mnie zaskoczą. Tak, no dla mnie polajkowanie zdjęcia to jest oznaka tego, że mi się zdjęcie podoba, a niekoniecznie, że mi się ta osoba podoba. Ale może już bardziej na przykład takie odpisanie na story. Zaimponuj mu. Zaproponuj wspólną naukę, uprawianie sportu. Albo niechcący się zajęknąłem, bo akurat było przerwane zdanie. Albo wykorzystaj inną okazję, by pokazać swoją wiedzę oraz umiejętności. Nie staraj się być przemądrzała, bo to ci zaszkodzi zamiast pomóc. Okej, zaimponowanie komuś jest bardzo ogólnym stwierdzeniem, bo to jest totalnie trudne i totalnie zależne od osoby. Zaimponowanie komuś może być bardzo skomplikowane, wręcz niedostępne na początku znajomości. Zaimponowanie powinno wychodzić naturalnie. Nie próbujesz zaimponować, tylko jesteś sobą. Jeśli chcesz zaimponować komuś intelektem, to sypanie ciekawostkami z rękawa, które przeczytałeś przed spotkaniem na stronie ciekawostki.pl, może nie jest do końca dobrym sposobem. Jak widzę, że ktoś tak bardzo próbuje mi zaimponować tym, ile to on nie robi. Ja nie wiem, gdzie ta osoba pisze bajkę, a gdzie faktycznie coś robiła, kogoś poznała. Nie wiem, czy to jest jakaś taka dobra rada, żeby komuś się starać zaimponować. Jeżeli faktycznie jesteś inteligentny, to ktoś to zauważy. Jest taka cienka granica między zaimponowaniem a bycie przemądrzałym. Zaimponowanie osobą wychodzi mi wtedy, kiedy ktoś po prostu mówi co myśli, jaką ma filozofię życia czy coś i wtedy mówię, wow, panie się wysławia, zaimponował mi, wiesz, poglądem na świat i tak dalej. Poproś chłopaka o pomoc. Panowie lubią być doceniani, a więc wykorzystaj to. Szukaj okazji i pretekstów, dzięki temu spędzicie trochę czasu wspólnie, a co za tym idzie, poznacie się bliżej. To może być dobre. Jeżeli widzisz, że ktoś faktycznie się na czymś zna, a ty może nawet kumasz trochę temat, ale tak przygrasz, że w sumie to nie, to jeżeli to nie jest jakaś taka duża prośba, tylko na przykład zapytanie o zdanie, to może być uznane jako takie docenienie, że ty coś wiesz. Bo jak coś jest twoją pasją, to chcesz o tym mówić, chcesz się dzielić tym. Tylko żeby to było takie nienadwyrężające. Żeby nie wykorzystać kogoś, taka mała pomoc. Ty lepiej takie... piszesz, to napisz mi pracę. Napisz mi pracę licencjacką. Wyjdź z inicjatywą. Chciałbym przeczytać, bo fajne to jest według mnie i często pomijane. Nie bój się zaprosić chłopaka na kawę czy na spacer. Taki krok pokaże mu, że ci zależy na tej znajomości. I wiem, że są osobne, odrębne
opinię na ten temat, że tylko facet i on tylko zaprasza i on zapłaci i tak dalej. Ja po prostu doceniam, jak na przykład Weronika mnie gdzieś zaprasza. Pewnie nie każdy mężczyzna to doceni, ale wydaje mi się, że wielu może się to spodobać i może być tak pozytywnie zaskoczony. Mhm. Ja lubię na przykład wyjść właśnie też z inicjatywą jakiegoś wyjścia, jakiejś niespodzianki. Ty też się bardzo starasz pod tym kątem. Jak jeden kogoś zaskoczy niespodzianką, to nie trzeba długo czekać, żeby ten drugi zaskoczył jego. Mhm. Ja bardzo lubię być też zaskakiwany. Co kraj, to obyczaj. Spojrzenie. Utrzymywanie kontaktu wzrokowego bądź obserwacja chłopaka połączona z załatwym uśmiechem powoduje, że on widzi twoje zainteresowanie. Kolejny krok należy do niego. Na mnie spojrzenie bardzo działa, przyciągająco, do tego połączone z uśmiechem to w ogóle, tylko że ja niekoniecznie wiem, co mam z tym zrobić. Opowiadałem o historii, gdzie pani bardzo ładna patrzyła się na mnie w tramwaju z 5-10 lat temu i obydwoje się do siebie uśmiechaliśmy, no i po prostu wyszedłem z tramwaju. Całe szczęście! Może by była twoją żoną już teraz. A teraz jestem w szczęśliwym związku i nikt mnie nie zmusza, żeby nagrywać ten odcinek. Spojrzenie jest fajne. Jest fajne. Ale też czasami sobie ludzie dopisują do niego za dużo. To jest takie trochę jak z tym serduszkiem na Instagramie. Czasami ono nic też nie znaczy i wiadomo, że jest fajne, jak może chcesz kogoś poderwać, ale też nie zawsze to spojrzenie musi oznaczać poderwanie. Może doceniać jego stylówkę, tak? Czy coś? Ja się po prostu uśmiecham do ludzi, bo jestem miła i się uśmiecham do pana kasjera, który mi kasuje rzeczy. Mi się właśnie wydaje, że to jest czasami potem tak odczytywane, jak ja bym nie chciała. Ale mówimy o sposobach na podryb, więc ogólnie to jest dobry sposób. Ja sobie wyobrażam spoglądanie nie w sytuacjach, w których masz z kimś kontakt, tylko w sytuacjach, w których chcesz zainicjować ten kontakt. Więc jeśli jest pan kasjer, to jest oczywiste, że się do niego uśmiechnisz, że to nie musi nic znaczyć. Ale jeśli jesteś w tramwaju i cztery rzędy dalej jest chłopak, to jeśli będziesz na niego patrzeć i się uśmiechasz, to ja również bym to odebrał tylko i wyłącznie tak, że coś chce ode mnie. Okej, rozumiem. Teksty na podryw. To może być albo bardzo cringe'owe, albo bardzo pomocne. Zobaczmy, w którą stronę się tutaj przechyli szala. W większości przypadków to faceci stosują popularne teksty na podryw. Niestety tak jest. I potem jak na tym wychodzą, no nie za dobrze. Nie można zapominać, że dziewczyny również mogą je używać. Raczej się nie spotkałem z tym. Warto jednak unikać banałów, zamiast tego wybrać coś mniej oczywistego, co go totalnie zaskoczy. Hej, naprawdę miło cię widzieć. To jest tekst na podryw? To jest tekst na podryw. Czy co powiesz na wspólną kolację jutro? To raczej już coś znaczy, ale miło cię widzieć, ja mówię do każdego. Wybaczcie wszystkie osoby i wszystkie dziewczyny, które poderwałem. Zrobiłem to niechcący. Nie miałem nic złego na myśli. Ale mnie poderwałeś, mnie też niechcący. Nie, ale to by nie powiedziałem. Tu jest. Teksty na podryw, jeśli działały, to chyba 20 lat temu. Mi się to kojarzy właśnie trochę z takimi ciekawostkami wyczytanymi zaraz przed spotkaniem. To nie są twoje słowa. To tak jakby ci ktoś od deski do deski powiedział, jak masz uwieść dziewczynę, po czym ona cię poznaje po tym jednym spotkaniu i jest takie... Kurwa, wczoraj był inny. No to takie zakładanie maski i używanie tekstów, które nie są twoje, może ci pomóc przybliżyć się do kogoś, tylko na jak długo to będzie trwało. Ja bym stawiał od początku na bycie sobą, bo jeśli od razu na starcie to bycie sobą nie wypali, no to lipa, to znaczy, że nie dogadacie się. Nie? Ja byłam bardzo sobą, zanim zaczęłam z tobą być. Za bardzo sobą. Ja byłam za bardzo sobą. Widocznie poskutkowało to w dobrą stronę, bo jesteśmy parą, nie wiem, czy wiecie. Kurde, zwróć uwagę faceta. Wygląd wizualny jest ważnym aspektem, zadbaj o siebie, choć nie udawaj kogoś, kim nie jesteś. Dobrze dobrana fryzura, subtelny makijaż i strój podkreślający atuty twojej sylwetki spowoduje, że chłopak cię zauważy. Unikaj wyzywających stylizacji oraz make-upów, bowiem zdecydowanie lepszy efekt uzyskasz naturalnym oraz schludnym wizerunkiem. Zdejmuj to od siebie. Schludny wizerunek. Jakiś komentarz poproszę? Okej. Odpal się. Dobra, czy możemy przestać mówić kobietom, jak mają wyglądać, żeby poderwać faceta? Dziękuję. Kolejne. Afrodyzjaki. Przez żołądek do serca to bardzo znane przysłowie. Warto wykorzystać spotkanie ze znajomym, aby zaserwować chłopakowi afrodyzjaki. Gorzka czekolada, ostrygi, arbus, imbir, truskawki, a także ostra papryczka chili. To produkty, które sprzyjają wydzielaniu serotoniny, a więc hormonów szczęścia. Papryczki i chili to są hormony szczęścia. To ja chyba jestem smutnym człowiekiem po prostu. Ja jestem smutny całe życie. Bo jak tylko poczuję papryczkę, nawet jak jest delikatnie w sałatce, to ja płaczę. Nie słuchajcie tego artykułu, jeśli chodzi o afrodyzjaki. Gorzka czekolada. Nienawidzę gorzkiej czekolady. Malina, możesz dać mi arbuzę i truskawkę. Ale zresztą się tego nie zgadzam. Więc myślę, że zanim wpadniesz na pomysł afrodyzjaków, to zapytaj albo dowiedz się jakoś podstępem, co ten mężczyzna lubi, bo nie ma jednej linii przez żołądek do serca, co w pier... to będzie tobą zainteresowany. Przekomarzenie. Weronika,
Do it. Podryw przybiera liczne postacie. Drobna sprzeczna... Dobra, sprzeczna jest napisane. Drobna sprzeczka, czyli przekomarzanie się, rozpali atmosferę. Wymiana zdań jednak powinna być dobrze przemyślana, bo w innym przypadku może zamiast flirtu pojawić się nieporozumienie, a wraz z nim kłótnia. Myślę, że wymiana zdań, a przekomarzanie się to jest duża różnica i właśnie chyba, nie żebym osądzał, ale że osoba, która to napisała, nie widzi różnicy w tym. A jest bardzo duża. Ja strasznie lubię wymieniać się zdaniem, że mówię o czymś, ktoś ma inne zdanie i ja lubię to tak zostawić. Są ludzie po prostu, którzy tak mają, że jak już dowiedzą się, że ktoś ma inne zdanie, to nie skończą tej rozmowy, dopóki nie przekabacą kogoś na to swoje zdanie. Leave it. Drop it. Ja po prostu mam takie zdanie, a ty masz takie i możemy to tak zostawić i zjeść do końca jedzenie po prostu. Że jednak papryczki są ostre, ale nie są ostre, ty Jezu, źle gryzłeś. Przekomarzanie się może być takie też zadziorne, ale takie żartobliwe. Jeżeli obydwie osoby wiedzą, że żartują, to chyba zależy, co dla kogo znaczy przekomarzanie się, w jakim środowisku był wychowany. Dla ciebie to jest negatywne. U mnie to jest takie przekomarzanie, mi się kojarzy z docinaniem sobie. Okay. Wiesz? Więc chyba chodzi o to, jak zostaliśmy wychowani. A może ktoś po prostu nie został wychowany. I na tym zostawimy ten artykuł. Muszę przyznać, że mimo wszystko z wieloma rzeczami tam... O Jezu, stara jestem, już muszę się rozciągać. Plecy, do sanatorium ją wywieźcie. Zazwyczaj w tych artykułach jest tak, że całość jest bardzo komiczna dla mnie, a tutaj wiele tych podpunktów mogły nawet komuś pomóc. Kilka z nich było absurdalnych, było ok. Oceniam artykuł na 6 na 10. Dziękujemy za oglądanie. TikTok Weronika i Patryk. Buzi.